Siemoneczko mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. Jak maraton, to maraton, drugi odcinek wlatuje już dla was, a jak zobaczycie kanał Karola, to już będzie trzeci i zaraz będzie też i czwarty u niego. Wy napiszcie hashtag znowu maraton, a wam przypnę serduszko do komentarza i życzymy wam, widzowie, wesołych świąt, bo dzisiaj oglądacie to w sobotę, a już jutro są święta. A tu już taki przedsmak. No, wszystkiego lepszego, widzowie. Najfajniejszych prezentów, żebyście podostawali, bo im lepsze prezenty, albo takie chociaż prezenty, które sobie wymarzyliście, albo chociaż w połowie to, co sobie wymarzyliście, to już będzie naprawdę fajnie, jeżeli coś tam oczywiście dostaniecie. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy odcinek troszeczkę inaczej. Jeszcze prac polowych nie będzie, bo poogarnialiśmy parę rzeczy. Mamy przyczepkę. Wóz, przyczepkę. Mechanik ogarnął dyszel, pomalował, odrestaurował drzewo. Zastanawialiśmy się nad dodatkowymi burtami, żeby te nadstawki sobie dać, ale czy to będzie potrzebne, czy nie, to raczej nie wiem, 2,5 tutaj wchodzi. Jest to takie chyba strasznie optymalne na takie coś. No bo to wiecie, jeżeli damy sobie większą, to będzie koło 3 wchodzić, 3 tony na taką malutką przyczepkę. No nie wiem, tutaj zaczepu też tylniego nie ma, widzowie, także dwóch takich na pewno nie zepniemy, ale do tamtej przyczepy może się uda to spiąć. Dzisiaj też zajmiemy się jabłoniami, bo ja będę musiał je popodlewać, żeby to wszystko ładnie sobie rosło. No i kurde, Bela jeszcze zrobiliśmy... Co ona tu chce, wariatka? Co ty tu robisz? Pytam się. Co ty tu robisz? Ale ja ci oznajmiłem wcześniej, co ja tu będę robił. Pytam się ciebie, co ty tu robisz? Natychmiast stąd masz... Był... Teraz tak, siadasz do samochodu był, i spieprzasz stąd. Był rzeczoznawca, ciociu droga. Dziecko, ty mnie nie denerwuj. Powolutku, po cichutku, na spokojnie porozmawiajmy, no nie denerwuj się jak ostatnio. Ja nie będę z tobą rozmawiać, nie będę z tobą rozmawiać. Był rzeczoznawca, wycenił gospodarstwo. I co? I wycenił to na 425 tysięcy, a nie tak jak wy mówiliście. No ci powiem tylko tyle. Ja załatwię lepszego rzeczoznawcę i wyceni to lepiej. Wiesz, że teraz to już się nie liczy, bo my już wsadziliśmy pieniądze w remont. Zanim twój przyjedzie, to już dachy będą. Michał, przestań zachowywać się naprawdę jak dziecko. Tylko zabieraj manatki i wypadź stąd. Tyle ci mówię, to nie jest twoje. Jest moje. To nie jest twoje. A wiesz, że był sołtys? I co? No i przepisał gospodarstwo tak jakby na nas, w papierach nas zameldował tutaj. No na pewno, na pewno. Naprawdę? Jak może was tu zameldować, jak wy tutaj... Normalnie. Zapisał, że my tu będziemy mieszkać i dał papiery do gminy. Nie, teraz posłuchaj mnie. Co, chcesz mieć tutaj policję? Tak? No ja nie chcę się w to bawić. Na rodzinę policję będziesz wzywać? Ja powiem tak, ja nie chcę, ale jak nie po dobroci, ja wezmę policję. Był mechanik, co cię znał. To powiem ci, że ładną wiązankę słów na ciebie powiedział. No na pewno. Gadaliśmy ostatnio, no. Patrz, wóz jak wyremontował ładnie. Ciągnik zabytkowy wyremontował ładnie. Ale co wy tu remontujecie? Jakieś graty? Ale widzisz, było tak czysto? Przyjeżdżałaś kiedyś do siostry pomóc? Patrz, jak jest trawa wykoszona. Nieraz przyjeżdżałam, to po pierwsze. I zawsze ogarniałam tutaj. Ty, rączki te miastowe, żeś chciała pewnie ubrudzić sobie. No, ja już to uwierzę. Michał! Ciotka, uspokój się. Michał! Ty! Powiedziałeś? Nie pozwalaj sobie, zaraz ja na policję zadzwonię. Co ty powiedziałeś do mnie? Uspokój się. Co ty powiedziałeś? Uspokój się. No zaraz zadzwonię na policję. Ty jakoś wariatku jesteś, dobrzy ludzie na wsi mówią, że ty jakaś jesteś... No? No nie będę powtarzał. Od razu ci mówię, że się skończy, tak? No, skończy się. Albo ty to porozmawiasz, albo... Rozmawiam. Przeproś teraz za to, przeproś. Powiem ci tak, nie ten przeproś. Nie tym tonem powiedziałam. Przeproś, ja będę mówił, jak sobie będę chciał za to, co ty robisz. Nie tym tonem. No. Czekaj, jakiś komar siada. Dziecko, powiem ci tak. Nie do mnie dziecko. Do samochodu i bierzesz od razu Karola ze sobą i spieprzacie stąd. Nie. I mówię teraz normalnie do ciebie, bo zadzwoni zaraz po policję. Nie, bo Karol szuka kombajnisty, możliwo będziemy zaczynać. Chcesz mieć tutaj policję? Chcesz mieć chcę, policję? Chcę. Jakie żniwa, jaki kombajnista? Na polach, które są nasze. Ja naprawdę nie chcę konfliktu w rodzinie, ale widzę, że z tobą nie idzie się dogadać i muszę chyba tak to zrobić. Niestety. Konfliktów w rodzinie? Załatwimy to inaczej, patrzę. To jak to chcesz załatwić? Ta policja przyjedzie i was tutaj pogna od razu. Dzwoń, dzwoń. To nie jest wasze. Pośmiewisko z siebie zrobisz w całej rodzinie, chociaż i tak już jesteś. Jesteście tutaj bezprawnie. Jesteś takim wrednym człowiekiem, że to po prostu się w głowie nie mieści.
Jedź stąd już po prostu, nie, możesz tu nie przyjeżdżać. Co ty powiedziałeś? Możesz tu już więcej nie przyjeżdżać. No to ja mogę tu nie przyjeżdżać, ale przyjedzie tu policja. Niech przyjedzie. Zapomnij o tym, że to będzie wasze. Zapomnij o tym. No. A i poczekaj jeszcze tylko. O, masz. Weź, to jest śmieszne, to jesteś jakaś głupia totalnie, no, babo. W takim wieku, stara baba i takie rzeczy odwalać, to naprawdę. Księżniczka zasrana. Nie będzie zgody. Powiedziałam coś, ja szybciej, nie chcę mieć jak przejmiecie to gospodarstwo wy, to normalnie ono pójdzie z dymem. Powiem, co ty powiedziałeś? Ty wiesz, co mówisz? Wiem. Zastanów się, co do ciotki mówisz. Zastanów się. Ty nie jesteś... Nie, ty nie jesteś moją ciotką już. Koniec tematu. Wypadł. Karol ma takie samo zdanie i cała rodzina o tobie. No to jak będziecie mieli kłopoty i od razu to gwarantuję. Będziesz kiedyś miała pogrzeb, to nikt nawet nie przyjdzie po twoich zachowaniach, bo każdy będzie się wstydził. Proszę słówko. No, będę sobie mówił, co będę chciał. Dzwoń sobie na to policję, konfidencie. Co ty? Zostaw rower! Co ty robisz? Ty głupia babo! Ja pierdzielę, rower nam wrzuciła do tego. Co za głupia ciotka, no przecież to najgorszy człowiek w tej rodzinie, to wujek z klasą się zachował, po prostu pogadaliśmy, może nerwowo, ale pogadaliśmy, a nie przyjeżdża jakieś kurde wyrzuty ma, żeby tu sobie mieszkamy. Nie, widzowie, ja po prostu, ja nie wytrzymię z tą rodziną, jeszcze na policję ona będzie dzwonić, że mają z nas, co policja nam zrobi? Jak my już jesteśmy jakby tutaj zameldowani. Papiery znaleźć, żeby to... To jest częścią też nasze. No, ciotka tego nie przepisała na nikogo. To teraz jest niczyje tak naprawdę. Najbliższa rodzina może się ubiegać o to i tak dalej. My też możemy się o to ubiegać. Wariatka, kurde, no. Ja pierdzielę, po prostu... Ciśnienie tak podnosi ta baba, że po prostu wy jej nie znacie. To jest taki człowiek, wy jej po prostu nie znacie, widzowie. Jeżeli chodzi o tego Ursusa, też kurde odmalowaliśmy. Delikatnie odremontowaliśmy paliwo zalane, filtry jak widzicie wyczyszczone. Także wszystko jest pięknie i cudownie, on już pali teraz od strzała. Ursus oczywiście ten 405 z wozem będzie śmigał, tylko kombajnisty nie mamy jeszcze. Ja jadę, widzowie, po pisklęta jak na razie, bo tutaj kurde muszę kupić też i pisklaki. Później muszę popodlewać te drzewka. Jeżeli chodzi o pszczoły, też mają wszystko wyczyszczone, także tam miód będzie produkowany, z miodu też będziemy troszeczkę zarabiać. No widzowie, tutaj naprawy, tutaj to, tam, to i nam się pieniądz Boży kończy, ale widzowie, na pewno będziemy coś tam ogarniać, najwyżej na kredycie będziemy sobie żyli troszeczkę. Ja tutaj te pisklaki po prostu w pudełko załaduję. No i damy je do kur... Tego nie było, widzowie, tego nie było. Ja wcale nie potrąciłem człowieka na pasach. Czekajcie, bo ja mogę jechać tędy, ale chyba główną drogą będzie najlepiej. To się jedzie tak jak w stronę kościoła, skręca się w tą samą stronę i będzie taki żółto-biały gość otłumaczył dom, no coś w tym stylu po prostu. Ale te ludzie łażą po tej wsi, albo ja po prostu za szybko jadę. Nie no, ja za szybko nie jeżdżę, to chyba mało możliwe. Jadę odpowiednio, przecież 100 w terenie zabudowanym to chyba jest dobra prędkość. O, teren zabudowany się skończył! Lecimy, widzowie, na całego! Szkoda, że tutaj nie pokazuje, ile jadę. Coś z wskazówką się zepsuło, wiadomo. Oj, czekaj, nie uminęliśmy z... Nie, bo to droga polna. U Karola też mogliście zobaczyć, jakie pola są... Na papierze są nasze, tylko kto się dzierżawi, no nie? Czekaj. Tu będzie w prawo, dobrze. Tu 10 zł jest, widzowie, od tego, od kurczaczka małego, no nie? To jest pierwszy dom. To będzie tu? Żółto... No jest żółty, ale to nie jest biały, to jest szary taki trochę. Dobra, chyba tu. O, ktoś łazi. Gdzie on te pisklaki trzyma? Pewnie tutaj gdzieś. Halo, dzień dobry! Dzień dobry, witam. Witam pana. Ja tutaj do pana widziałem ogłoszenie, że pan kurczaczki sprzedaje. Tak, proszę pana. A ile sztuk? Proszę pana, po pierwsze, tak bym chciał z 19 kur i jednego tego, kuguta. 19 kur, ale chodzi o pisklęta? Pisklęta, wszystko pisklęta. Dobrze.
Ile 19 ten? 19 kurek i jednego właśnie koguta, żeby to stado trzymał na wodzy, wie pan o co chodzi. Wiem, dobrze. Tylko takie wie pan, żeby się nosiły dobrze, no nie? A ma pan gdzie to zapakować, nie? Wie pan co, zaraz tu zapakujemy do bagażnika najpewniej, to będzie chyba najszybsza opcja. No proszę pana, najlepiej by było tak. Tu też jakiś klient po to? Stoi tutaj koło mnie? To małżonka. Idź do domku. Idź do domku, dobra? Ja jak małżonka, jak to chłop stoi. Co pan tu pierdzielisz? Nie chłop, to jest baba, panie. Panie, nie twój interes. Nie twój interes, panie, dobra? Nie twój interes. Dobra, już pana. Pana, nie twój interes, dobra? Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Rozumiem, przepraszam. No. Gdzie panu zapakować? Do bagażnika. Ile będzie za to? Czeka pan tutaj, cyk. Wie pan co, to ile pan wziął 19 30, tak? 19 plus kogut. Kogut za koguta, dwie dychy. Dwie dychy za kogutasz? 210 pan daje, będzie dobrze. 210 zł, panie, zdzierstwo w biały dzień, ja pierdziel, ale naciągata ludzi. Ja pamiętam, panie. 10 lat temu to kurczaki chodziły po 5 zł. Panie, ale to lepszej jakości, co wiesz pan? To są lepsze jakości. A to czemu one się różnią? Raso. To rasowe będę miał kurczęta? A jak? Panie to drogi, ma, matko bosko, z nieba pan mi żeś spadł. A to co ja będę mógł im dawać żreć? To jakoś karmy trzeba dawać specjalne? Panie, pszenicy pan dać, będę żreć. Naprawdę? Bo ja żem pufi kupił. Co pan kupił? Pufi. Co to pan jest? No to w Biedronce takie dla psów, to myślałem, że kurczak też to zje. Panie, pan jesteś mądry? Hehe, żartuję, chciałem pana złapać pod włos, że się pan nie zna na kurczętach. Panie, psy to wpieprzają, kurczęta tego nie jedzą. Dobra, rozumiem. To co, 200 zł? 210, ja muszę iść do mojej małżonki. A w zaokrągleniu nie może być? Panie, dobra, masz 210 pan daje. Stuwa. Czekaj panie. Piątka i piątka. Dziękuję. Już, ostatnie pieniądze na myjnie. Ostatnie pieniądze na myjnie miałem, ale. A chce pan więcej? Proszę pana, wie pan co? Nie myślałem nad większą ilością. Na razie chyba 20 nam starczy w tym pudełku. A chce pan na kawę przyjść? Słucham? Na kawę chce pan przyjść? Wie pan co, akurat dzisiaj nie mam czasu, ale z miłą chęcią bym wpadł. No już moją kobietę posiedzieć? Nie, wie pan co, nie. No może? Ja podziękuję za takie interesujące propozycje. A może pan chętny? Nie, do widzenia. Zatrzyma się pan. Do widzenia. Zatrzyma się. Do widzenia. Zatrzyma proszę się. Pana, do widzenia. Niech pan się zatrzyma. Pierdziele widzowie, o co to chodzi? Ja ostatni raz tu kurczaki kupuję. Czekaj, tam jedzie samochód. Ty to jakieś propozycje on mi gościa składa. Chłop stoi, a ten mówi do tego chłopa, że chodź małżonko. Może on pijany jakiś, że nie poznał, no ale tu policzył pieniądze. Znaczy w sumie to ciężko nie policzyć, jak macie stówę i dwa razy po 5 zł, no to wiadomo, że 210 wyjdzie. No ale kurde, to taka sytuacja jakaś taka dziwna, naprawdę. Naprawdę widzowie, dziwna sytuacja. Kurczaczki trzeba będzie wywalić do mnie teraz do tego. Nakarmić je. I mi się zdaje, że one w stodole będą siedzieć, będą sobie wychodzić, tam dziurę w desce zrobimy, będą sobie chodzić po podwórku, gdzie będą sobie chciały. Aby tylko, kurde, ciekawe jak pies zareaguje na te kurczaki, no ale jak ten pies jest długo na gospodarstwie, no to on chyba z kurami nauczony, bo ja kiedyś miałem, widzowie, takiego psa, co aby tylko kura, były dziurki w siatce, no nie? No i pies był za siatką, kury były w kurniku, tak jakby, tak to można nazwać, no ale chodziły na zewnątrz też. No i wsadziła kura łeb, żeby tam z miski psa się najeść. Coś, a on specjalnie chyba skubany zostawiał jedzenie i ten. O tak o tylko było. No i kura oczywiście została bez łba. Dobre to było, naprawdę dobre było. Ale czajcie, pies ani tego nie zjadł, ani tego nie ruszył, tylko po prostu odgryzł i zadowolony był. Albo też, tylko to nie Maxio, tylko ten poprzedni. Jeszcze była też fajna widzowie historia. Jak gdzieś kura do niego w ogóle wskoczyła, kurde, do tego. On jeszcze na łańcuchu kiedyś był, no nie? Kura do niego wskoczyła, a ten zamiast ją, wiecie, gdzieś tam zagryźć czy coś w tym stylu, to o tak o złapał ją łapami, położył się
i obgryzał z piór. Kura była po prostu jak do rosołu przygotowana. Ale żyła. Nie zabił jej, czaicie? Tylko po prostu się bawił piórami. Pióra sobie obgryzał. No nie mówcie, że ta ciotka zrobiła to naprawdę. Czekaj, to by to pisklęta jeszcze to... Dzień dobry. Dzień dobry panu, funkcjonariusz Janusz Kowalski. Słucham, co tu się dzieje, proszę pana, że jesteście u mnie? Kto jest właścicielem posiadłości? Przy pana zmarła ciocia. Ręce na maskę. Proszę pana, ale dlaczego? Proszę pana, dostaliśmy wezwanie, że tutaj jakby zostało włamanie na gospodarstwo, to prawda? Jakie włamanie? U nas sołtys już przy pana był, zameldował nas tutaj. W gminie są już papiery złożone, że my tu będziemy mieszkać. Słucham historii od początku. O co tu chodzi, proszę pana? Proszę pana, po pierwsze zacznijmy historię od tego, że zgłosiła to pewnie jakaś wariatka. Zgadza się. Tak, a zacznijmy od podstaw. Przyjechaliśmy na pogrzeb. Wariatka, jakaś pani, tak. Przyjechaliśmy na pogrzeb, prawda? Aha. Tutaj mieszkała ciotka z wujkiem, my się tutaj wychowywaliśmy, to wujek już kiedyś zmarł, to może pan zna, jak pan jest z okolicy. Oni kiedyś gospodarzyli, tutaj wszystko pozostawało, zarosnęło i tak dalej. I rodzina chce się tym podzielić, żeby to sprzedać. Aha, okej. Ale, że ta ciotka jest tak chytra, która zadzwoniła oczywiście na policję, czyli siostra tej ciotki zmarłej, jeżeli pan to rozumie. Z jej mężem gadaliśmy, no to wiadomo, on chce to też sprzedać, bo tam pewnie ta jego siostra też ma wpływ na to i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest koniec historii, proszę pana. Bo tu się zaczynają dopiero schody. Wszystko było dobrze, ciotka na pogrzebie z nami gadała, normalnie było. I nagle przyjeżdżamy na gospodarstwo z wujkiem, mówimy o swoich planach, żeby to chcemy przejąć, to odkupimy od rodziny po prostu. Jeżeli oni chcą to podzielić, no to dobra, niech podzielą sobie nawet na 7-10 osób. My odkupimy ich część, nawet im kredyt weźmiemy, albo będziemy ich spłacać przez ileś tam lat. I po prostu będziemy sobie tutaj gospodarzyć, żeby ten kawał historii no nie przepadł, proszę pana, no bo to jest bardzo ładne gospodarstwo. O, przepraszam, myślał pan o tym, żeby ciotkę zabić? Słucham? Myślał pan o tym, żeby się z ciotką pogodzić? Proszę pana, z tym człowiekiem nie da się pogodzić. Mam nagrane, miałem jechać właśnie na komisariat. 3 razy mnie uderzyła w twarz dzisiaj, jak tutaj była. Groziła mi oczywiście, że pożałuje, jeżeli nie wyniesiemy się z tego gospodarstwa. Proszę pana, jeżeli chodzi o jakieś tam papiery czy cokolwiek, ona nie ma żadnych praw do tego gospodarstwa. Jej mąż tak samo nie ma żadnych praw, czy jej brat też nie ma żadnych praw do tego gospodarstwa. Proszę pana, tak naprawdę gospodarstwo teraz jest niczyje. My tutaj nie wpieprzyliśmy się, jeżeli mogę takiego słowa użyć, na to gospodarstwo jakoś chamsko, tylko przyjechaliśmy to wykosić, opryskać, żeby tu chwasty nie rosły, zobaczyć co jest, odrestaurować jakieś te maszyny, dachy położyć. Dobra, wyłączam nagrywanie, proszę pana. Teraz tak, powiem panu poza służbą, wyłączyłem nagrywanie. Mhm. Proszę pana, bo widzę, że pan jest równy gość, dlatego tego nie zrobiłem, ale proszę pana, mam propozycję, dostałem taką propozycję, żebym był trochę inny, żebym nie miał kasy, a mam kasę. Aha. Proszę pana, by to przyjął. I niech pan uważa. Jak pan trafi na innego policjanta, może pan mieć problem. Proszę pana, zostało mi zaoferowane 10 tysięcy polskich złotych za zatrzymanie pana. I jeszcze jednego. Jakiś Karol? Mieszka tak. Tu? No czy to nie ma go teraz, ale mieszka. Okej. Okay, znaczy mieszka, my tu jeszcze ani razu nie spaliśmy, proszę pana. To proszę pana, zostało mi 10 tysięcy zaproponowane, bo tu mi tam wytłumaczyła ta baba. Że jakaś rozprawa ma być. Jaka rozprawa? Że... Nie wiem, ale że chodzi tutaj, że tam w papierach jakby jest trochę namieszane i oni jakby nie chcą, żebyście wy to przyjęli. Zgadza no bo się? Oni się boją przejęcia, bo my możemy to przejąć, bo ciotka zawsze, ta co umarła, powtarzała, proszę pana, panie władzo, że nam przepisze to gospodarstwo, bo my tu od małego się wychowywaliśmy, pomagaliśmy w polu, a tamta jej siostra, to one były pokłócone, wyjechała przecież do miasta i tyle było z niej pożytku. I dlatego może tak ona mówiła. Ale proszę pana, zostało mi zaoferowane 10 tysięcy polskich złotych, żebym nie miał pieniędzy, to bym przyjął. Proszę pana, ale mam pieniądze. Całe szczęście, ja że jeszcze tacy funkcjonariusze się w tym kraju trafiają. Ja, pan jest przykładem dla młodzieży. Mnie się nie przekupi, ja patrzę, kto jest w porządku, kto nie jest w porządku. Widzę państwo, co w porządku, chcą po ciotce gospodarstwo przejąć, prowadzić to dalej. Ja takich ludzi szanuję, bo sam, proszę pana, gospodarstwo prowadzę. Proszę pana, wie pana, mniejsze, co prawda małe, ale prowadzę, tak. My jeszcze, proszę pana, w domu będziemy musieli przeszukać dom, musimy wejść tam jeszcze raz. Poszukać w tych dokumentach, w tych teczkach, może gdzieś jest testament i sprawa się wyjaśni. No jeżeli jest przepisane na tą siostrę, wątpię, to, ale to naprawdę wątpię, bo one były pokłócone.
Bardzo często jest tak, że gdzieś tam to jest jakby ten testament napisany, nie? Albo... Popyta pan po sąsiadach może. Kolegowała ciotka? No właśnie, do tej pani Janiny mamy pójść, co mieszka naprzeciwko. Aha, okay. Tylko czasu na razie nie ma, ale musimy to naprawdę załatwić. A orientuje się pan, jak to wygląda, nawet jakby nie było testamentu, a na przykład ta pani Janina by potwierdziła, że ciotka przepisała gospodarstwo na nas słownie? Jak to działa? Ciężko. Ciężko, proszę pana, bo ona jest spokrewniona z rodziną, czy nie? Kto? Janina, to per Janina. Nie jest, to jest sąsiadka, ale taka, no mieszka tutaj od podstaw, no nie? Tak jak ciocia z wujkiem. To już co, już no nie żyją. To nic, to nie wskóra. Jak nie ma testamentu, nic to nie wskóra, że ona powie, nie, absolutnie. Aha, czyli trzeba dokument. Musi być kwitek jakiś, że to ten... wie pan, no życzę powodzenia, ale powiem panu tak, uważa pan, bo oni chcą państwu zniszczyć życie. Ja wiem, że oni chcą zniszczyć życie. Żeby to rodzina rodzinie takie problemy robiła, no to spokój. To ja to samo mówiłem, że pana to jest dziwna osoba, oto ten człowiek. Dobra, ma pan jakiś kwitek? Ale w sensie... Sołtys, coś pan wspominał o tym, czy... Podpisywaliśmy, z sołtysem podpisywaliśmy, dawaliśmy dowody osobiste i w ogóle, i on zgłosił do gminy, że my jesteśmy tu zameldowani. I mówił, że to może nawet pomóc w sprawie. Dobrze, proszę pana, ja piszę tutaj, że interwencja bez problemów. Tak, wszystko tak. Wyjaśnione. Proszę pana, jeszcze ja bym chciał zgłosić właśnie zgłoszenie. Jeżeli pan chce, to nagranie prześlemy jak najbardziej. O tej sytuacji, że ona po prostu uderzyła mnie 4 razy, no bo to chyba to tak... Jak pan uderzyła? Normalnie. Policzek. W bestialski sposób? Policzek z płaskiej ręki. Proszę pana, drodzy tutaj, w bestialski sposób? Tak, uderzyła. Tak, trzeba bardzo tak zapisać. Mocnym ciosem. Bardzo mocnym ciosem, z pięści. Proszę pana, bardzo mocnym ciosem z zamkniętej pięści pana uderzyła? Tak, a przypomnij, tak, 2 były z pięści, a 2 były z plackacza. Proszę pana, ma pan aż pokaraszoną twarz? Tak, ma właśnie pisać? Ma pan twarz pokraszoną? Tak, pan napisze, że będę miał sinę i ząb jest wybity jeden, o, tak pan napisze. Ma pan straty psychiczne, że pan mówi, tak? Dobrze, pana tutaj to już całkiem jestem, na tym podłożu dobrze. To jest tragedia. Piszemy, został pan nawet, stracił pan przytomność, okej, dobrze. Już padłem, piszemy. Głową walnąłem o ziemię, to całe szczęście, że mi się nie stało, ale na chwilę tylko mnie zawroczyło, no. A tylko może, musi pan jechać do szpitala, dobrze? Tak, stracił pan przytomność, był pan ja mam znajomego lekarza, to mi powie, że byłem na wizycie, on to mi wypisze kwitek. Dobrze. Proszę pana, był pan obrażany, wyzywany. Byłem, okay, już byłem, piszę, proszę pana. Byłem. Dobrze, to mamy to zapisane. Było pan ugrożony nawet. O, tak, proszę, tak, proszę. Tak. Już to piszemy. Proszę pana, jakby jej teraz zadzwonić i powiedzieć, że pójdzie się za pobicie, to może zmądrzeje i się uspokoi? No, można próbować. Na pewno można próbować. Podejrzewam, że jest to ciężki typ człowieka i podejrzewam, że mają pieniądze, jeżeli proponowano... Mają. To wie pan. I to jest najbardziej zastanawiające, że mają pieniądze, a są dalej tacy chytrzy. Musi pan na to uważać, proszę pana. Ja tu zapisałem, że został pan naprawdę bardzo źle potraktowany. To oczywiście rozprawa pójdzie. Mhm. Pójdzie ta sprawa dalej, proszę pana, pan nie może być tak, że ktoś przyjeżdża do pana tutaj. Że, no, prawnie nie jest to państwa, ale prawdopodobnie będzie, więc nie może tak być na państwa podwórko. Tak, jeszcze na naszym podwórku, jakby nie patrzeć praktycznie. Proszę pana, wie pan co? Ja zaraz do niej zadzwonię, tak z ciekawości. Zadzwoni pan. Nie wiem, coś potrzebuje pan jeszcze. To nie wiem, pan będzie jechał czy czekał? To ja może tu zaraz pójdę za winkiel, to zadzwonię do niej. Dobra, idzie pan za winkiel, zadzwoni, ja poczekam. No zaraz panu powiem. Nagrywać rozmowę? Nagrywa pan to. Wszystko pan nagrywa. Dobra. Dobra, do niej zadzwonimy, uspokoimy wariatkę. Idzie ciotka. Dobra. Halo? Halo, czego chcesz? Cześć, ciociu, kochana. No cześć, czego chcesz ode mnie? Czego do mnie dzwonisz? Ale czemu jesteś taka do mnie nastawiona tak agresywnie? Po prostu nie chce mi się z tobą rozmawiać, o co ci chodzi, czego chcesz? Zmądrzałeś w końcu, wyprowadzisz się stamtąd? Policja już była? Jaka policja w ogóle, co ty mi mówisz? O, nie było policji, jeszcze możemy powiedzieć? Ciocia, ale ja chciałem z tobą normalnie porozmawiać po tym, bo myślałem, że mnie przeprosisz za te, co uderzyłaś mnie 4 razy. 2 razy z pięści i 2 razy w ten, z plaskacza. Ja cię uderzyłam? Wypraszam sobie to, ja ci nie uderzyłam. Ciocia, ja nie chcę być hamem, ale mam nagrane wszystko. Aha. No to ale to chyba wartało. Należało ci się. Należało mi się to uderzenie. Należało ci się. A jak się wywróciłem? A jak się wywróciłem i głową walnąłem? Nie wywróciłeś się. Ciociu, ja jestem dla ciebie bardzo miły. Ja się wywróciłem po tym, jak ty pojechałaś
I ledwo się ocknąłem, ty nie widziałaś tego po twoich uderzeniach. Nie Ząb kłam... mam wybity, teraz zauważyłem, krew mi leci. Nie kłam, Michał, nie mów takich głupot. Tak było. I ty pojechałaś i mnie jeszcze zostawiłaś. Ja mogłem umrzeć wtedy po twoich uderzeniach. Michał, nie gadaj takich głupot. Ja, ciocia, nie chcę być chamem. Ja ci powiem tak. Oddajesz to gospodarstwo nam w spokoju, albo ja idę teraz na policję i to wszystko zgłaszam, a wiesz, że nagrywałem to. Ja ci nic nie zrobiłam, odczep się. Ale przyznałaś się do tego, że mnie uderzyłaś i dobrze wiesz, że nieprawda. Mam nagrane, jak wtedy zemdlałem też. Przecież kamera nieprawda, wszystko nagrywa. Odczep... Nie dzwoń do mnie więcej! Wyzwiska, obrażanie, to wszystko pójść na policję, czy dacie nam spokój? Chodźcie tak, Michał, nie dzwoń do mnie więcej, uspokój się. I nie dzwoń do mnie więcej, dobrze? Policja powinna u ciebie być, jak jeszcze nie była, to powinna u ciebie być niedługo. A to jak przyjadę, to mam złożyć zeznania. Możesz sobie robić, co sobie chcesz i tak ci to gówno da. Tyle a, czyli policja nie ma nic do powiedzenia, bo ty jesteś tutaj królową. Ja jestem szefową. A, czyli... To ty jeszcze no. Pewnie łapówkę będziesz chciała dać policji, tak? Skończ sobie te głupie gierki. Bo ty pieniążków masz... Tak? A policjantowi co, zapłacisz za to, że ty mówisz, że jesteś jego szefową? Za robotę? No. Tak? Skończ te głupie gierki, bo to się dla ciebie źle skończy. Dobrze, ciocia, ja tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję za rozmowę, do widzenia. Michał! Do widzenia. Mamy nagrane, widzowie. Nagrane jest oczywiście tekst z łapóweczką. Przy pana ja jeszcze będę... Jest pan? No jak tam? O, przy pana, mam nagrane. Powiedziała, że łapówkę chciała panu dać, dobrze pan nie przyjął. Znaczy panu, no powiedziała, że policję przekupi, bo jest ich szefową. Szefową jest waszą, moja głupia ciotka. Przyznała się do tego, że mnie uderzyła. Także proszę pana, mamy dowody na wszystko. No i oczywiście jest filmik. Dobra. Teraz łapy na maskę, raz! Co pan raz. Robi? Co łapy pan... na maskę! Proszę pana, Łapy na maskę, powiedziałem! Co pan robi? Lecę do tyłu. Proszę pana, no ale co pan robi? Dobra. Jesteś aresztowany w dzień dzisiejszym. Chodź do tyłu, raz. Ale jak? Spokój. No ja ciutkuję. Ja pierdziele nerwów się tylko najadłem. To były ćwiczenia. Dobrze. Słuchaj mnie. Twoje imię? Michał, tak? Tak. Michał, powiem ci tak. Uważaj na siebie, gościu. Ja spróbuję to załatwić i... Trzymaj się. Dobra, do widzenia. Będziemy uważać, ja panu odjadę. Czy pan minie się? Minę. No widzowie, ciocia pokazała klasę. Przyznała się do wszystkiego. Uderzyła mnie wtedy. No, to jest ciotka, widzowie. Dobra, ja sobie tutaj zaraz jeszcze ze studni wezmę wody. Podlejemy sobie właśnie... jabłonki i ogarniemy sobie... A może szlaufa bym rozstawił? To szlaufem bym podlał te jabłonki, widzowie. Ty, a może i tak? Tylko jeszcze te kurczaki byśmy wyjęli. Ta, widzowie, ja już ze szlaufem w ręku, ale patrzcie. Teraz to strach, kurde, że to się przejedzie. To będę musiał do Karola powiedzieć, jak on będzie wracał. Że to trzeba uważać, przecież tak w trawie chodzi. Te pislaki to można było jednak podtrzymać trochę w tym. Patrzcie, ile ich tu łazi w ogóle. Ale to są ładne są te pisklaczki i dźwięk taki mają fajny. A, wiecie co? Czekajcie, ja to podleję, to jeszcze im żyć damy. Trochę... Ło, dookoła aż przychodzą. Ja się boję, widzowie, strach teraz tędy jeździć, trzeba by było je pozamykać, żeby kurde ich nie poprzejeżdżać. Czekajcie, odkręcimy. Podlejemy sobie jabłonki elegancko. Będzie pięknie, cudownie. Damy trochę po górze. Aby te jabłka, wiecie, one same z siebie też by urosły oczywiście. Ale dawno deszczów nie było, no to lepiej teraz już to podlać, żeby one chociaż trochę tej wilgoci złapały. Bo tak to te jabłka będą takie... Oj, no nie będę wam tłumaczył, no ale kto jadł jabłonki z takich wyschniętych jabłonek, znaczy jadł jabłonki, jadł jabłka z wyschniętych jabłonek, ten życie zna na pewno. Dobra. Bo kartofle, powiem wam, że też tej wody trochę mało mają, ale kartofle... A, podlejemy na szybko. Szybkie, widzowie, podlewanie. Takie zraszacie, kurde, bela, to jest życie. Trawę też trzeba będzie popodlewać wszędzie, moim zdaniem, na gospodarstwie, żeby ona tej wody dostała, szczególnie po tym oprysku, co jeszcze był wcześniej dawany. Ale to się zrobi najprawdopodobniej później. No, patrzcie, jak te pisklaki sobie wyglądają. No, piękne są to wariaty, piękne są to wariaty. Czekajcie, za to odłożę.
Dobra. Jeszcze dajmy żryć, jeszcze dajmy żryć. No i ten płot, to trzeba czekać widzowie, aż oni te budynki też wyremontują, firma przyjedzie. To będzie perfekto. Czekajcie, tu jest pszenica. Dobra, tu też jest pszenica. Kupiłem dwa worki od takiego gościa. Dobra. Tyle tylko? No to trochę mało, tej pszenicy one na razie będą sobie skubać jakoś delikatnie. Ale widzowie, tego trzeba będzie kupić więcej. My widzimy się już w kolejnym odcinku z tej serii i zakończymy tym jakże pięknym, cudownym Ursusem. A i widzowie, napiszcie mi na przykład, jak zrobić inne niebo w farmingu. To będzie fajna informacja. Nara.